Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj poruszę kontrowersyjny problem jeżdżenia motocyklami kategorii A1 125 cm, jak masz 3 lata prawo jazdy na osobówki kategorii B. Czy doświadczenie, nawet najlepsze z auta osobowego, jest wystarczające do jeżdżenia motorkiem? Jak wszędzie są dwa skrajne punkty widzenia. Motocykliści, którzy musieli przejść cały kurs i potem zdawać czasem kilka razy egzamin na prawko, oczywiście kategorii A, zgodnie twierdzą, że jest to zupełnie inna jazda, zupełnie inne umiejętności i tak naprawdę jedno z drugim ma niewiele wspólnego. I wiem coś o tym, bo mimo 33 lat jazdy różnymi autami osobowymi, pierwsze lekcje na Yamaha JBR-C 125 we wrocławskiej szkole jazdy Euforia, no, były dla mnie koszmarem. Że ten instruktor jakoś ze mną wytrzymał, to chyba kolejny cud świata. No, filmik przy okazji, który wtedy powstał, wciąż bije rekordy popularności na YouTubie. Przedstawia wszystkie możliwe błędy, jakie byłem w stanie popełnić. Nawet dzisiaj jakiś jeden internauta znalazł inny podobny filmik i skomentował to, że to jest pan, o którym mówią, że popełnił wszystkie błędy świata. Być może należysz do tej części ludzi bardziej obeznanych w niuansach prawa i wykryłeś, że normy wzroku na kategorię A1 są znacznie ostrzejsze niż na kategorię B. No i samo to w sobie powoduje, że nie powinno się uznawać tych kwalifikacji automatycznie, czy przepisywać ich automatycznie. I oczywiście formalnie być może masz rację, no bo wiadomo, że z zezem czy z brakiem jednego oka osobówką jeździć możesz, a motorkiem już nie możesz. Natomiast pośrednio świadczy to o tym, że no, prawo polskie tworzone jest na przysłowiowym kolanku, ale nie jest to tematem tego filmu. Tak czy owak, znałem wielu jednoocznych motocyklistów, którzy sobie tam kiedyś jakoś załatwili badania. No, bądźmy szczerzy, badania po szkołach jazdy były prowadzone, że tak powiem, pod szkołę jazdy, żeby złapać kursanta, a nie tam przejmować się jakimś tam wzrokiem motocyklistów. I jeździli ci ludzie bezwypadkowo, czasem całe lata, 20 lat, 30. No i gdzie ci ludzie wpadali? I zwykle było to na badaniach za jazdę na samochodach osobowych, ale pod wpływem alkoholu. Potem trafiali do WOMP-ów, czyli Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. No i prawo jazdy kategorii A tam było bez litości zabierane, ponieważ no, badanie odbywało się troszeczkę solidniej niż w szkole jazdy, gdzie, że tak powiem, każdy kursant na motocykl był cenny. I pomimo, że z punktu widzenia lekarza jest to dla mnie bardziej atrakcyjne, no powiedzmy nóż widelec, rząd wymyśli dodatkowe badania lekarskie dla chcących jeździć motorem przy kategorii B. Ja tylko skorzystam finansowo, bo cena urzędowa jest 200 zł. No ale moje rozumowanie jest nieco inne. Aby nie być gołosłownym, ostatnio zapłaciła mi 200 zł osoba, która miała kartę motorowerową i chciała sobie kartę motorowerową przepisać na kategorię AM. No i tato ładnie z 200 zł. Wyskoczył, także raczej ci tego nie życzę. Natomiast moje rozumowanie jest, jak powiedziałem, nieco inne, ponieważ ten stan prawny daje ci doskonałą okazję do posmakowania, z czym się wiąże jazda motocyklem. Jak ci się spodoba, to oczywiście następnym krokiem powinien być kurs na prawdziwe prawko motocyklowe, na motocykle ciężkie. Natomiast jeżeli nie czujesz bluesa, no to lepiej sobie odpuść. Pozostań wśród żywych, między nami tutaj. No, twoja rodzina na pewno więcej skorzysta, jak będziesz jeździł tylko osobówką czy autobusem, powiedzmy, do pracy. Jak jesteś matką, dzieciom, to dzieci się będą cieszyć, że tak powiem, że sobie tam mama nic nie zrobiła. Natomiast jak jesteś osobą majętniejszą, oczywiście skorzystaj z taksówki. Oczywiście, gdy tak jak ja nigdy nie jeździłeś motocyklem, tylko jakimiś osobówkami, nie zaczynaj oczywiście od wizyty w salonie Yamahy, czy jakimkolwiek innym, zakupu nowej maszyny, prawda? No, uczciwie tu trzeba przyznać, że wybór jest bardzo duży na każdą kieszeń, od jakichś chińskich junaków, ogarów, tam diabeł wie czego, po profesjonalne Yamaszki, XBR-ki, czy tam jakieś inne, na jakich się szkoliłem.
Natomiast Ty zacznij lepiej od paru godzin jazdy na placu, pod okiem wytrawnego instruktora. No możesz alternatywnie pójść na boczne drogi na sprzęcie jakichś znajomych czy kogoś z rodziny i pozwoli Ci to na pewno zaznajomić się z techniką jazdy, co przyda się z pewnością podczas manewrów w ruchu miejskim. Jaki jest problem motocyklistów? To, co dla samochodów osobowych jest tam zwykłą stłuką, prawda? No to dla motocyklisty, może nawet doświadczonego motocyklisty, może skończyć się fatalnie. Wymuszenia przez kierowców osobowych są bardzo częste. Tak jak powiedziałem, dla samochodu to jest banalna stłuczka, dzwonek, być może zrobiony nawet pod ubezpieczalnię. Dla motocyklisty jest to często przydrożny krzyż. Jak masz oczywiście obycie z motorowerami lub motocyklami, czy jesteś jakimś domorosłym pasjonatem tych jednośladów, to w zasadzie to szkolenie z jazdy nie za bardzo jest Ci potrzebne, no może tylko tyle, abyś tam się obeznał z nową maszyną. Oczywiście pomyśl wtedy o kategorii A, jak już tu osiągniesz wymagany prawem wiek 24 lat, no możesz pomyśleć oczywiście też o A2, jeżeli tam chcesz mieć taki większy motocykl szybciej. Natomiast parę lat praktyki w terenie na pewno nikomu nie zaszkodziło i ułatwi Ci zdanie egzaminu państwowego. Na tym kończę. Jak Ty masz coś ciekawego do dodania w tym temacie, koniecznie zrób to w komentarzach pod tym wideo. Czy powinno się pozwalać jeździć motocyklem ludziom wyłącznie po kursie na samochód osobowy? Czyli dorwało się dziewczątko, 3 lata już ma prawko, jeździło niewiele, ale nagle spodobał się motorek. I czy ta osoba powinna automatycznie jeździć małym motocyklem? Natomiast jeżeli myślisz o zakupie czegoś na początek, zapraszam Cię tutaj do salonu Yamaha na Żegiestowskiej we Wrocławiu. Ja tam kupiłem swój pierwszy motocykl. Jeżeli się powołasz na filmik, mój znajomy sprzedawca Paweł, zapamiętaj Paweł, staje się taki wtedy chętniejszy do negocjacji. Natomiast jeżeli chcesz parę jazd takich dodatkowych, przypominających, motocyklem oczywiście, skontaktuj się z moim instruktorem Jurkiem, z nim nakręciłem większość moich filmów. Telefon do Jurka 602 156 867, powtarzam 602 156 867, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Wracając jeszcze raz do sprawy. Naprawdę jazda motocyklem jest niebezpieczna nie tylko ze względu na samego motocyklistę, natomiast widziałem kilka wypadków, czy słyszałem, że niestety motocyklista sobie ładnie jedzie, wyjeżdża mu dziadzia, że tak powiem, wyjeżdża, wymusza, motocyklista się zabija, natomiast no dziadek dostaje szoku, nie wie o co chodzi, prawda? A jednego motocyklistę mniej. Także tutaj praktyki nigdy nie za wiele. No i mała tu korzyść, że wina dziadka, że ubezpieczenie coś tam zapłaciło, nie wiadomo co, jak człowieka nie ma. Bye bye. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. I mimo wszystko radzę troszkę więcej treningu, nawet jak te uprawnienia z kategorii B spadną na Ciebie jak grom z jasnego nieba.